celem naszym jest wydłużanie życia pacjentów oraz poprawa jakości ich życia. Pamiętajmy, że przez ostatnie 100 lat udało nam się wydłużyć życie prawie dwukrotnie. Z 40 kilku lat, 100 lat temu, do praktycznie około 80 w dzisiejszych czasach. Zabiegi koronarografii, czyli zabiegi diagnostyczne, wykonywano już po raz pierwszy w latach 50. Zabiegi terapeutyczne, czyli angioplastykę balonową wtedy, rozpoczął w 1977 roku Andreas Grinczyk. Pierwszy taki zabieg wykonał w Zurichu. Proszę zwrócić uwagę na ten slajd po lewej stronie. To 100 naukowców i 100 odkryć, które zostały przez tych naukowców wykonane, które pozwoliły na uratowanie życia i wydłużenie tego życia dla ponad 5 miliardów ludzi na Ziemi. Proszę zwrócić uwagę, że na 9. miejscu jest zabieg angioplastyki. Zabieg angioplastyki, który już szacujemy, że uratował ponad 15 milionów ludzi od przedwczesnej śmierci, czyli śmierci przed 65 rokiem życia. Kto jest kandydatem do wykonania zabiegu angioplastyki? To pacjenci szczególnie z chorobą niedokrwienną serca, głównie z miażdżycą, która w tym sercu, w tych tętnicach w sercu się rozwija przez właściwie całe nasze dorosłe życie. Taką grupą pacjentów to pacjenci ze stabilną dławicą piersiową. Wśród tych pacjentów na podstawie wytycznych europejskiego czy też amerykańskiego towarzystwa kardiologicznego będziemy mogli zdecydować, których pacjentów powinniśmy poddać koronarografii, a podczas koronarografii będziemy mieć narzędzia, metody, które pozwolą nam ocenić istotność zwężeń w tętnicach wieńcowych. Takimi metodami będzie metoda FFR, jak też nowocześniejsze metody IFR czy RFR. Te metody pozwolą nam podjąć decyzję, czy dany pacjent ma mieć wykonaną angioplastykę z implantacją stentu zazwyczaj, czy też nie. Najważniejszą grupą pacjentów poddawanych angioplastyce to pacjenci z zawałem mięśnia sercowego, czyli tak zwanym ostrym zespołem wieńcowym. Pośród tych trzech typów ostrego zespołu wieńcowego, zawału z uniesieniem odcinka ST, bez uniesienia odcinka ST i niestabilną dławicą piersiową, ten zawał z uniesieniem odcinka ST w EKG to taka grupa najbardziej potrzebująca natychmiastowej interwencji. Powinniśmy jak najszybciej zdiagnozować ten zawał. Mówimy w wytycznych, że to powinno zająć nam 10 minut. Następnie powinniśmy takiego pacjenta najszybciej jak to możliwe przetransportować do pracowni kardiologii interwencyjnej. Na to według wytycznych mamy 120 minut. Ale pamiętajmy, że każda z tych minut się liczy. Każda z tych minut powoduje, że możemy uratować więcej komórek mięśnia sercowego, które w danej chwili, w chwili zagrożenia życia, w chwili zawału serca, są u tego pacjenta niszczone i obumierają. Kolejnym typem zawału mięśnia sercowego, inaczej ostrego zespołu wieńcowego, to zawał serca bez uniesienia odcinka ST, tak zwany NSTEMI. To również zawał, który wymaga wykonania angiografii i najczęściej angioplastyki. Ale to, czy tego pacjenta będziemy leczyć natychmiast, czy będziemy go leczyć w przeciągu 24 godzin, czy też 72 godzin, będziemy mogli taką decyzję podjąć po czasami dłuższym czasie oczekiwania, na przykład na wyniki badań laboratoryjnych, na zebranie pełnego wywiadu z pacjentem, na ocenę stanu klinicznego. Do tego, żeby tego pacjenta zakwalifikować do którejś z tych trzech grup, możemy wykorzystać również skalę GRACE. To jest klasyfikacja, która nam pomoże taką decyzję podjąć. Kolejnym pytaniem, które powinniśmy sobie zawsze zadać, jeżeli mamy pacjenta, który ma chorobę niedokrwienną serca, to jest, czy ten pacjent powinien mieć zrobione bypassy, czy angioplastykę za pomocą stentów.
To również niełatwe pytanie, które często musimy rozważać wspólnie, w ramach grupy kardiologów, interwencyjnych oraz kardiochirurgów, czasem anestezjologów i chirurgów naczyniowych, czyli osób, które wspólnie taki zabieg często wykonują. Takie spotkanie tej grupy Heart Team, czyli zespołu sercowego, odbywa się u nas w szpitalu codziennie w godzinach porannych. Codziennie decydujemy, czy dany pacjent będzie miał więcej korzyści z leczenia za pomocą angioplastyki, czy też jego długoterminowe efekty leczenia będą lepsze po zastosowaniu szerszej operacji, bypassu. Na tym slajdzie mamy przykład prawidłowych tętnic wieńcowych z śladową może miażdżycą albo tak naprawdę miażdżycą, której prawie tutaj nie widzimy. Jeżeli jednak miażdżycę stwierdzimy i ocenimy, że wymaga ona interwencji, za pomocą angioplastyki, zabieg ten wykonujemy w sposób następujący. Wprowadzamy prowadniki, poprzez cewnik oczywiście, do tętnic wieńcowych. Czasami jest to jeden prowadnik, czasami jest ich więcej, w zależności od złożoności tej procedury. Za pomocą baloników poszerzamy miejsce zwężenia i przygotowujemy je do implantacji stentu. Może być to przygotowanie wykonane za pomocą balonu, ale może być też za pomocą rotablacji, lasera, specjalnych balonów, które będą przecinać nam zwapniałe blaszki miażdżycowe. Takie przygotowanie jest bardzo ważne, ponieważ prawidłowa implantacja stentu i prawidłowa apozycja tego stentu są kluczowe dlatego, żeby pacjent przez najbliższe lata mógł swobodnie żyć i wykonywać wysiłki fizyczne. Jeżeli taka zmiana zostanie przygotowana odpowiednio, możemy implantować stent. Stent, czyli strukturę, ja to czasem porównuję do sprężynki w długopisie. Te stenty oczywiście są dość skomplikowane, ponieważ one mają możliwość wydzielania leku przez kilka tygodni, nawet do kilku miesięcy po implantacji i przeciwdziała ten lek ponownemu zarastaniu tej tętnicy w miejscu jego implantowania. Prawidłowy wynik angioplastyki, optymalny wynik angioplastyki, którym zazwyczaj kończy się każda procedura, możemy opisać, określić na podstawie angiografii, jak również badań obrazowych. Ważne jest, żebyśmy zrozumieli, z czego zbudowana jest blaszka miażdżycowa. Jej komponentą może być cholesterol, może być zwapnienie, może być włóknik. Każda z tych komponent jest ważna do podjęcia decyzji. Jeżeli będzie więcej zwapnienia, musimy na przykład zastosować inne metody leczenia, na przykład rotablację. Do tego, żeby ocenić, z czego zbudowana jest blaszka miażdżycowa, służą metody obrazowe. Obrazowe w mikrosondach, które wprowadzamy do tętnicy i obrazujemy ścianę tętnicy od wewnątrz. Taką metodą jest ultrasonografia wewnątrznaczyniowa. Określi nam, czy blaszka miażdżycowa jest tak zwana miękka, czyli zbudowana głównie z cholesterolu, czy też są w niej złogi wapnia, które nam będą utrudniać procedurę. Kolejną metodą jest badanie również wewnątrz tętnicy, wewnątrznaczyniowo, wykonywana tomografia komputerowa, czyli tak zwane OCT. OCT pokaże nam bardzo dokładnie ścianę tętnicy, blaszkę miażdżycową, może również pomóc nam w diagnostyce po implantacji stentu. Możemy sprawdzić, czy implantacja stentu przebiegła prawidłowo, czy stent przylega bardzo dokładnie do ściany tętnicy od wewnątrz, czy też doszło do rozwarstwienia ściany tętnicy, którą musimy leczyć. Leczyć od razu, natychmiast, za pomocą implantacji kolejnego stentu. Wracając do tego zespołu wieńcowego, czyli tego wskazania, które jest dla nas najważniejsze w przypadku stosowania angioplastyki, to w zawale z uniesieniem odcinka, w którym dochodzi najczęściej do całkowitej niedrożności tętnicy, działamy natychmiast. U pacjenta, który ma krytyczne przewężenie w przypadku zawału bez uniesienia odcinka ST lub niestabilnej dławicy piersiowej,
możemy chwilę czasu odczekać. Jako przykład chciałbym Państwu przedstawić młodego pacjenta, 34-letniego, który podczas przyjęcia do izby przyjęć z zawałem serca w tym młodym wieku, u niego doszło do zatrzymania krążenia. Na szczęście mieliśmy możliwości i urządzenia, które w dzisiejszych czasach pozwalają nam wykonać zabieg diagnostyczny koronarografii i angioplastyki podczas resuscytacji. Tak też było w tym przypadku. 34-latek, dwójka dzieci i wszystko zależy od nas w tej chwili, w której ten pacjent do nas trafia. Czy jesteśmy w stanie najszybciej, jak to możliwe, udrożnić u tego pacjenta tętnicę? Ten zabieg został wykonany podczas tak zwanego masażu serca, czyli resuscytacji i mogliśmy zobrazować tętnicę, wykonać koronarografię. Stwierdziliśmy, że w pniu głównym lewej tętnicy wieńcowej jest gigantyczna skrzeplina, która praktycznie zamyka tą tętnicę. Dlatego doszło do zatrzymania krążenia. Poprzez system do trombektomii udało nam się odessać, ewakuować tą skrzeplinę z tętnicy i natychmiast po tym zabiegu powróciło ciśnienie u tego pacjenta i mogliśmy odłączyć urządzenie do resuscytacji. Następnie zobrazowaliśmy sobie tętnicę od wewnątrz. Mieliśmy już na to czas, mieliśmy możliwość. I okazało się, że pomimo młodego wieku, 34 lat, ten pacjent miał miażdżycę w tej tętnicy. I to całkiem niemałą. Czyli etiologią tego zawału u tego pacjenta było pęknięcie blaszki miażdżycowej i wykrzepienie się krwi w okolicy pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej. To ważne, że mamy te metody obrazowe, ponieważ one pozwalają nam zdecydować, czy u tego pacjenta konieczna jest implantacja stentu, bądź nie. W związku z tą informacją udało nam się u tego pacjenta implantować stent w pniu głównym lewej tętnicy wieńcowej. Zabieg przebiegał już na spokojnie i udało nam się tego pacjenta uratować. Na koniec chciałbym Państwu pokazać, w którym miejscu jesteśmy w kardiologii interwencyjnej oraz w jakim kierunku zmierzamy. To jest jedna z najnowocześniejszych sal zabiegowych kardiologii interwencyjnej, sala hybrydowa, której możemy wykonywać zarówno zabiegi angioplastyki, jak również zabiegi strukturalne, czyli zabiegi implantacji zastawki, przezskórne oczywiście, mało inwazyjne, bez otwierania klatki piersiowej, zabiegi strukturalne, takie jak zamknięcie uszka lewego przedsionka, czy też ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. A to krótkie przedstawienie, dokąd zmierzamy. Tak naprawdę dokąd zmierzamy, ale również gdzie jesteśmy, ponieważ integracja różnych badań diagnostycznych, takich jak tomografia, takich jak rezonans, takich jak scyntygrafia, które są już od lat dostępne na rynku, integracja z systemem w ramach kardiologii interwencyjnej, w ramach sal zabiegowych, pomaga nam w podejmowaniu decyzji. Coraz częściej wykorzystujemy i będziemy wykorzystywać roboty do wykonania zabiegów, które na co dzień wykonujemy. Będziemy mogli nałożyć różne obrazy w ramach tak zwanej wirtualnej rzeczywistości. To będzie nam pomagać w planowaniu zabiegu, jak również w jego wykonaniu. To niby przyszłość, ale to dzieje się już dziś, na naszych oczach. Tym optymistycznym akcentem chciałbym Państwu serdecznie podziękować.